Na jaki kredyt mnie stać? Przede wszystkim sami, chcąc wziąć kredyt, musimy sprawdzić nasze możliwości finansowe, nasze możliwości budżetowe do spłaty i do regulowania tego zobowiązania. Następnie udajemy się do banku, do SKOK-u, sprawdzamy, jakie są oferty dostępne na rynku, wybieramy tą najkorzystniejszą ofertę dla nas. Bank bądź też inna instytucja, która będzie nas kredytowała, sprawdza wtedy informacje o nas w bazie Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, sprawdza, jakie mamy dochody, jakie mamy wydatki, jakie mamy koszty miesięczne. No i wtedy na podstawie tych wszystkich informacji podejmuje decyzję o przyznaniu bądź też nieprzyznaniu nam kredytu. No i jeżeli dostaniemy już ten kredyt, możemy go terminowo spłacać, budując sobie tą swoją pozytywną historię kredytową. Należy jednak pamiętać, że to od nas zależy, jakiej wysokości kredyt chcemy, jaki to ma być kredyt i na jakich warunkach. Jak to wygląda w praktyce? Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zgłosiło się małżeństwo. Dotychczas mieszkali u rodziców, jednak bardzo pragnęli być na swoim. Postanowili wziąć kredyt. Zdecydowali, że kupią mieszkanie na rynku pierwotnym w stanie surowym. Gdy tylko załatwili wszystkie formalności kredytowe i nabyli mieszkanie, przystąpili do prac wykończeniowych. Z czasem okazało się, że środki z kredytu nie wystarczyły na wykończenie mieszkania. W związku z tym postanowili wziąć dodatkowo pożyczkę firmie pożyczkowej na resztę prac. Jak się okazało, i te środki szybko wyczerpały się. Oprócz tego klienci zaczęli mieć problemy z płatnościami. Najbardziej ciążyła im rata pożyczki. Niestety w całym tym zgiełku mieszkaniowym nie skalkulowali, czy stać ich na dodatkowy kredyt. Pamiętajmy, aby w odpowiedzialny sposób podchodzić do wszelkich zobowiązań. Podpisanie umowy kredytu zobowiązuje do jego spłaty i dlatego rozsądnie podejmujmy decyzję o wszystkich zakupach finansowanych pożyczką lub kredytem.